Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest kolejne zadanie ze starej matury, rok 95. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania i ewentualnie tablice maturalne. Moi drodzy, tak jak tytuł sam mówi, będziemy liczyć zadania ze starych matur, no naprawdę już dosyć starych, niedługo 30 stuknie. Jest to kolejne zadanie z profilu ogólnego, czyli tłumacząc na nasz, że tak powiem, język dzisiejszy, czyli profil podstawowy. A jak się zaraz okaże, zadanie jest na poziomie studiów, bo to zadanie podobnego typu wielokrotnie studenci donosili mi, że mieli na pierwszym kolokwium, na pierwszym zaliczeniu na matematyce gdzieś, na Politechnice czy też na Uniwersytecie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawe, jak ten poziom matematyki się zmienia. Ok, mamy rozwiązać równanie, które widzicie tutaj. Po lewej stronie macie szereg geometryczny dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to suma szeregu geometrycznego. Żeby sumować go i miał sens, on musi być zbieżny, za chwilę o tym powiemy. I tutaj macie pewną parametr A, którym jest pierwiastkiem równania wykładniczego, który musimy też rozwiązać. Zadanie bardzo ciekawe, to zadanie pochodzi i tamto, które wcześniej umieściłam na kanale, pochodzi z tego samego województwa. Jak to wyglądało, każde województwo czasami, ponieważ tego było troszeczkę więcej województw, miało swoje treści, czasami one różnicowały się na przykład na troszeczkę mniejsze regiony, więc tych zestawów zadań jest naprawdę sporo. Ok, zajmijmy się najpierw tym. Oto tutaj równanie wykładniczym, gdyż jest ono dużo łatwiejsze. I teraz tak, jak je rozwiążemy? Rozwiążemy je na początek przekształcając 5 do x, odjąć 2. Możemy to zapisać jako 5 do x, dodać 3 razy 5 do x, razy 5 odjąć 2. Nie odjąć 2, tylko 5 do minus drugiej. Wykorzystaliśmy tutaj własność tego, że gdy mamy w wykładniku tutaj mamy działanie, myśmy skorzystali w tym momencie tak jakby z dodawania tutaj, to zamieniamy na mnożenie. Ja ten minus zachowałam, czyli x dodać minus 2, to będzie x minus 2, ale możecie też skorzystać z tego, że po prostu jak mamy odejmowanie, to znaczy, że podzieliliśmy, czyli byłoby 5 do x dzielone przez 5 do drugiej. Nie ma znaczenia, bo 5 do minus drugiej to jest 1 przez 5 do drugiej, więc tutaj można naprawdę zrobić to na wiele sposobów. Prawej strony nie zmieniamy. Ale po co ja to zrobiłam? Dlatego, że to jest ukryte tutaj wspólna rzecz w tym dodawaniu, czyli 5 do x. Chcemy to wyłuszczyć troszeczkę na wierzch. I teraz wyłączamy to przed nawias i w nawiasie zostanie, jak wyłączymy stąd, zostanie 1, a tu zostanie 3 razy 5 do minus drugiej, czyli 1 przez 5 do drugiej, czyli 1/25, moi drodzy. I to się równa 140. I teraz jak sobie dodacie tutaj w nawiasie, czyli tu będzie ta trójka wędruje tutaj, bo to są jakby trzy pierwsze, czyli będą 3/25, sprowadzimy do wspólnego mianownika, czyli to będzie 5 do x razy, jedynka to będzie 25/25, jak dodamy to będzie 28/25, równa się 140. I teraz dzielimy przez to, co stoi przy 5 do x, czyli przez cały ten ułamek, dzieląc mnożymy przez jego odwrotność, czyli mamy tak naprawdę 140 razy 25 dzielone przez 28. Jak to zrobimy, to okaże się, że dostaniemy 125. Możecie sobie sprawdzić na kalkulatorze. 125 to jest inaczej 5 do trzeciej, moi drodzy. I jeżeli skorzystam teraz z własności równań wykładniczych, tu mam to samo, czyli 5, tu mam to samo, czyli 5, mogę przyrównać tylko wykładniki. Czyli stąd okazuje się, że x równa się 3. Czyli tak naprawdę nie x, tylko u nas a. Bo a jest rozwiązaniem tego równania, czyli mogę zapisać, że to jest moje a. Jak wstawicie sobie trójeczkę tutaj nawet na szybciutko, zobaczycie, że lewa strona równa się prawej. Mamy już 1/3 zadania za sobą tak naprawdę. Już są jakieś punkty. Możemy teraz rozważyć naszą sumę szeregu geometrycznego. I teraz tu się pojawia dużo wiadomości, ponieważ pamiętamy, że suma szeregu geometrycznego musi być zbieżna, żeby móc ją jakokolwiek używać w naszym zadaniu. I teraz warunek zbieżności sumy to jest taki, żeby iloraz,
oznaczymy sobie go przez Q, był mniejszy, wartość bezwzględna była mniejsza od 1. Czyli tak naprawdę rzepy była większa od minus 1, ale mniejsza od 1. My musimy nasz Q znaleźć. Jak to zrobimy? Wystarczy, że podzielicie sobie wyraz następny przez poprzedni. Nie ma znaczenia, czy będzie to 2x przez 1, czy 4x kwadrat przez 2x. Można być troszeczkę leniwym i podzielić sobie 2x przez 1, czyli okazuje się, że to jest 2 przez x. Dla sprawdzenia, jeżeli teraz ja przemnożę 2 przez x razy 2 przez x, muszę dostać to. I faktycznie wychodzi 4 przez x kwadrat, czyli dobrze wyznaczyliśmy. Czyli to jest nasz Q, nasz iloraz. I teraz musimy na początek, zanim zajmiemy się rozwiązywaniem tego równania pierwszego, musimy wyznaczyć x, dla których on jest w ogóle sensowny. Pierwsza rzecz, którą robimy, to jest to, że x musi być różny od zera. Od razu to widać. Teraz piszemy, że wartość bezwzględna, czyli 2 przez x, musi być mniejsza od 1. Zgodnie z tym warunkiem zbieżności sumy szeregu geometrycznego. I teraz rozbieramy to dalej, czyli 2 przez x musi być większe od minus 1 i mniejsze od 1. I teraz rozwiązujemy to tak, jak umiemy. Albo rozbijamy to na dwie nierówności, albo rozwiązujemy na jednym. Ja i tak na początek pomnożę sobie przez x kwadrat, ponieważ po obu stronach mam nierówność wymierną, czyli muszę to zrobić. Czyli dostaję tu minus x kwadrat mniejsze od 2x mniejsze od x kwadrat. I tak naprawdę dostaję teraz dwie nierówności po prostu kwadratowe. I teraz ja je rozbijam w taki sposób. Minus x kwadrat mniejsze od 2x i jeżeli jest na jednej nierówności, to musi być spójnik i, czyli część wspólna, 2x mniejsze od x kwadrat. I teraz zabieram się za rozwiązanie jednej i drugiej. Czyli ta pierwsza to będzie co? Minus x kwadrat minus 2x mniejsze od zera i minus x kwadrat plus 2x mniejsze od zera. One wyglądają praktycznie identycznie, te nierówności, nie ma co się oszukiwać. Pierwiastkami tej pierwszej to będzie 0 oraz 0 lub tutaj może zapiszemy lub minus 2. Natomiast pierwiastkami tutaj będzie 0 lub i tutaj mamy 2 po prostu. Możecie rozwiązać to jak umiecie. Najłatwiej byłoby po prostu wyłączyć to przed x, wyłączyć przed nawias i od razu dostajecie praktycznie rozwiązania, bo od razu będzie postać iloczynowa. No i cóż, moi drodzy, kiedy to sobie narysujemy, na początek pierwszy wykres, czyli mamy tutaj minus 2, 0, potem drugi wykres, czyli 0, 2, to co dostajemy? Oba są smutne, że tak się wyrażę, bo jest minus przy x kwadrat. I w obu przypadkach, przepraszam, nie plus, chcemy to, co jest pod osią, bo chcemy mniejsze od zera. Czyli generalnie wygląda to w taki sposób, czyli chcemy mieć część wspólną tego rozwiązania i tego, czyli tam, gdzie są minusy, to jest to, co my chcemy. Ale część wspólna będzie jaka? No to się przyjrzyjmy. Czyli tak, jeżeli ja chcę mieć w pierwszym przypadku od minus nieskończoności do minus 2, a w drugim od minus do zera, to wspólną częścią jest od minus nieskończoności do minus 2. Natomiast w pierwszej części chcę od zera do nieskończoności, a tu od 2 do nieskończoności. No niestety muszę się trochę zawęzić, czyli będzie od 2 do plus nieskończoności. Oczywiście, tak jak mówię, możecie sobie rozpisać to dużo dokładniej i zrobić to po prostu tak, jak umiecie. Natomiast my tu sobie pokrótce tylko nakreślimy szkic tego rozwiązania. Obniżymy kamerę, żeby łatwiej było nam rozwiązywać dalej. Czyli generalnie to, co my tutaj zrobiliśmy, to jest takie określenie dziedziny x. Czyli możemy powiedzieć, że to jest nasza dziedzina w ogóle działania, bo tylko wtedy mamy naszą sumę szeregu, która jest zbieżna i ma zadanie sens. Ok. I teraz mamy tak naprawdę już połowę zadania. Określiliśmy, co to jest A. Mamy tutaj określoną zbieżność naszej sumy. I teraz możemy wrócić tutaj. Ale potrzebujemy po lewej stronie określić jakoś sumę tego szeregu, bo nie możemy rozwiązywać w taki sposób, jaki tu jest zapisany. No i tutaj przychodzi nam z pomocą wzór.
On już chyba był, jest wyrzucony z tablic, nie pamiętam do końca, ale wiem, że jeszcze był w tablicach do niedawna. I to wygląda tak, że mamy A1, czyli wyraz pierwszy, dzielony przez 1 odjąć iloraz. I w naszym przypadku A1 to jest po prostu 1, Q już sobie wypisaliśmy, to jest 2 przez X, czyli nasza suma wygląda w taki sposób. I teraz, jak sobie to wszystko tutaj sprowadzimy, jedynkę do wspólnego mianownika z tym, będzie x przez x i odwrócimy potem, to dostaniemy wyrażenie tego typu. Możecie spróbować powolutku sobie sami zrobić. Czyli zamieńcie jedynkę na x przez x, zapiszcie tutaj pod jedną kreską ułamkową i potem 1 podzielić przez to, to jest 1 razy odwrotność, czyli dostaniecie coś takiego. I tu pamiętamy, że tu x też musi być różny od 2, bo tu nie może być zera, ale tak naprawdę nasza dziedzina zbieżności już wyrzuciła 2, więc nie musimy się o to martwić. No i przyszedł ten moment, kiedy mogę się zabrać za rozwiązywanie wyjściowego równania. Zobaczcie, jak zadania były fantastycznie zbudowane. Można było się naprawdę niesamowicie wykazać wiedzą. To jest fantastyczne. Czyli mamy lewą stronę, czyli naszą sumę, przyrównujemy do A, czyli do naszej trójki. I co uzyskujemy? Uzyskujemy zwykłe równanie wymierne, które już jest naprawdę łatwe, bo wystarczy teraz pomnożyć przez x minus 2. Tu nie trzeba żadnych kwadratów ani nic takiego, czyli mamy x równa się 3x odjąć 6, można od razu wymnożyć, czyli tak naprawdę jak przeniesiemy sobie szóstkę tutaj, to będzie 6, tu będzie 3x odjąć x, czyli 2x, czyli x równa się 3. I to jest rozwiązanie naszego równania i to jest odpowiedź końcowa, a to jest pełne rozwiązanie. Oczywiście wymagano pełnych komentarzy, o co, gdzie chodzi, co robimy. Komentowanie zadań było kiedyś bardzo ważne, tego uczono przez całe liceum. I dzięki temu naprawdę wiele osób wiedziało, o co chodzi, jak rozwiązywać to zadanie, bo jak taki komentarz napisało się 50 razy w przeciągu całego liceum do jednego zadania, to już naprawdę na pamięć można było się nauczyć krok po kroku, co tutaj się robi. To jest koniec tego zadania, to jest koniec tego filmu. Tu jest odpowiedź końcowa. Ona przypadkowo zgrała się z tą odpowiedzią, ale to jest rozwiązanie tego równania wyjściowego. Możecie sprawdzić. I teraz tak, będziemy rozwiązywać dalej więcej takich ciekawych zadań, nie tylko z profilu ogólnego, także z rozszerzonego, czyli matematyczno-fizycznego. Tam te zadania to już w ogóle są przeciekawe. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, mail tam był powyżej. Zachęcam do wsparcia kanału, tu tam jest taki guzik wesprzy i do subskrypcji. No i cóż, słyszymy się w następnym filmie.